Moja mama zawsze mnie straszyła, że porobi zdjęcie i wrzuci na Facebooka. Lepiej mieć burdel w pokoju, niż pokój w burdelu. Może być ciekawy experience. Dzień dobry i witam serdecznie w filmie, w którym będę pokazywać Wam mój syf. A tak dokładnie syf w moim pokoju. Stwierdziłam, że nagram Clean With Me, żeby zmotywować się do posprzątania mojego pokoju. I to nie tak tylko powierzchownie, bo ja zazwyczaj sprzątam mój pokój tylko powierzchownie, żeby wyglądało, że jest czysto i wiem, że wcale nie jest. I moje lenistwo i moje epizody depresyjne nie pozwalają nigdy na to, żeby wysprzątać go całkowicie. Więc stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj. Mam kubkę czystego prania, mam kubkę brudnego prania, mam na pewno prześcieradło do zmiany, mam poduszkę, której w ogóle nie ubrałam chyba już od 3 miesięcy, w sensie nie nałożyłam na nią poszewki. Jedyne czyste miejsce w moim pokoju to łóżeczko Leona i jego szafa, a cała reszta to jest po prostu jeden wielki syf. Moja szafa to jest jeden wielki burdel. I wiecie, co wam powiem? Moja mama zawsze mnie straszyła, że porobi zdjęcie i wrzuci na Facebooka mojego burdelu. Haha, mamo, ja właśnie teraz będę nagrywać mój burdel. Trzeba to po prostu ogarnąć. I najpierw chyba po prostu zacznę od tego, co się dzieje na zewnątrz mojego pokoju, czyli powieszenia mojego czystego prania, bo to też mam do zrobienia, a dopiero później wejdę tutaj. Bo tutaj jest tyle do zrobienia, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, żeby to miało jakieś ręce i nogi i jakoś to szło, żeby było w miarę łatwo. Bo może być naprawdę ciężko i może to być jedna wielka katastrofa. A więc oto jest kupa mojego prania. Ja ostatnio mam strasznie dużo ciemnych rzeczy i nie wiem, co się stało z wakacyjną, pozytywną Alą, która miała same jasne ciuchy, teraz są same czarne. I to chyba wina tego, że po prostu idzie jesień, zima. Muszę zmienić trochę rzeczy w mojej szafie. Pranie powieszone i wyniesione na dwór, bo jest dzisiaj całkiem spoko pogoda i wieje, więc szybciej wyschnie. A jak już jest powieszone, to pora wziąć się za to. Do złożenia. Oj, nienawidzę składać prania. Ale na szczęście to jest pranie Leona. Ale on ma porządek w swojej szafie, więc będzie mi to łatwiej poskładać, bo w mojej szafie jest taki bałagan, że aktualnie nie opłaca mi się składać moich ciuchów, dopóki nie wyrzucę wszystkiego z tej szafy i nie ułożę tego na nowo. Więc zabieram się za ułożenie tego. Nie chce mi się tak bardzo. Ogarnęłam to pranie, w sensie to czyste, bo jeszcze tutaj mam parę swoich rzeczy, które są piżamami albo dresami, które noszę w ciągu dnia i rzucam tutaj, jak się przebieram i to jeszcze muszę ogarnąć, ale to będę ogarniać dopiero przy sprzątaniu szafy. I dzisiaj postanowiłam, że jeszcze ostatnią rzeczą przy sprzątaniu po prostu mojego pokoju będzie odklejenie wszystkich tych literek. Jutro jeszcze sobie odsunę łóżko i powyciągam różne papiery z tego łóżka, bo jestem w 100% pewna, że na pewno znajdą się tam jakieś papierki po batonikach, po jakichś słodyczach. Mam nadzieję, że żadnych batoników tam nie ma, ale raczej wątpię na to, bo będą tam jakieś papiery i to muszę stamtąd wyjąć, ale też tego dzisiaj nie będę robić i po prostu jutro z Wami dokończę sprzątać, a dzisiaj jeszcze odkleję wszystkie te litery, bo one już są porwane przez Leona, zaczynają odpadać i no wygląda to tak średnio, jak połowy tych liter nie ma, no więc biorę się za ściąganie ich. Wszystkie te litery, jedne były mocniej przyklejone i farba mi podchodziła, drugie lżej i nie, ale ten pokój i tak jak się wyprowadzę, będzie malowany, więc spoko, spoko luz. Nie przejmujmy się tymi dziurami na ścianie, bo to niestety taśma dwustronna sprawiła, że tak to wygląda. Idę to wyrzucić, a w dalszym sprzątaniu widzimy się jutro. Day two. Ogólnie to już mam kolejne czyste pranie, które na mnie czeka tam na balkonie do zdjęcia. W kółko robienie tego samego, żeby utrzymać porządek. No ale żeby było tak już mega czysto, to może zacznijmy od ogarnięcia mojego łóżka. Tak, moje łóżko zazwyczaj tak wygląda, czyli jest na nim po prostu burdel. Ale wiecie co? Lepiej mieć burdel w pokoju,
niż pokój w burdelu. Muszę to ogarnąć, muszę zanieść laptopa na miejsce, powiesić te wszystkie rzeczy, bo one są czyste. Wszystkie brudne już wyniosłam wczoraj. Jeszcze tu na ziemi tylko leży jakaś brudna koszulka, ale never mind, zaraz to ogarniemy. Muszę dać pościel do prania, tą różową poduszkę do prania. W ogóle całe te poduszki dam do prania, niech się wszystko wybierze, tylko kołdra niech zostanie. I przy okazji dam też Leona pościel do prania w sumie. Bo ta jego poduszka już jest też brudna, ze względu na to, że wczoraj pan Leonard wieczorem postanowił oblać się mlekiem. Muszę zdjąć wszystko stamtąd, bo ja tam jeszcze mam zdjęcie z Brianem i kwiaty od Briana i nie mam nigdy czasu, żeby to ściągnąć, posprzątać i ogarnąć. Tam jest taki kurz, że pewnie się uduszę. Chciałabym to zrobić teraz, ale muszę iść do urzędu. Dzień sprzątania numer nie wiem który. Jak widzicie tu na dole w kadrze mam pościelone łóżko, w sensie prawie nie widzicie. Jest, pościeliłam sobie łóżko i pomaluję rzęsy, bo wyglądam jak śmierć. Na moim łóżku pojawiła się znowu kupa prania, co zdarza się co średnio co drugi dzień. Ale nie wkładam tego do szafy, ponieważ szafę też będę sprzątać. Lepiej w ogóle tej szafy nie otwierać, a jak ją otwieram, to jedną ręką trzymam, a drugą coś tam wyciągam. A dzisiaj zajmiemy się porządkowaniem jakichś takich pierdół, typu rzeczy, które mam na parapecie. W ogóle the fuck? Czyścik do Aikosa. A, siatka z Aikosa. Cool. Mam tu nawet jakiegoś zużytego hitsa i łupiny po pistacjach, więc trzeba to koniecznie posprzątać. Nie wiem, co jest tu, ale też się dowiemy. Może być ciekawy experience. Mam jakieś dalej książeczki, jakiegoś kwiata, który zdycha już tam. I na pewno trzeba wytrzeć ten parapet, wy nie widzicie, ale ja to widzę, jest bardzo oburzony. Mój piękny 35-litrowy worek na śmieci. Ja nie wiem, czemu ja się zdecydowałam sprzątać mój pokój na wizji, bo nie wiem, co tu się znajduje i trochę się boję. Pudełko z Coca-Coli, w które są pieniądze. I tu na parapecie też są jakieś pieniądze. Tu są ogólnie funty, euro, dolara mam tu jednego. Pudełko po antykoncepcji. Cool. Mam różowe kajdanki. Legitymacja szkolna bez zdjęcia, więc zakładam, że ja komuś dawałam tą legitymację, żeby, wiecie, mógł sobie podrobić. To jest z młodszego rocznika. Kolejna legitymacja szkolna. Patrzcie w ogóle, jak strasznie wyglądałam. Zdjęcie to jest najgorsze moje zdjęcie chyba w życiu, nie do legitymacji, naprawdę. Mam zdjęcie z moim chrzestnym i patrzcie, jak ja też wyglądałam śmiesznie. Beka. O, mam zdjęcie z moimi rodzicami, jak byłam mała. Patrzcie, jaką byłam słodką kulą. Mam rozkład autobusów na Termy Chochołowskie. To było chyba jak pojechałyśmy do Zakopanego, no tak. To jest, to się chyba przyda, bo to jest jakiś T-Mobile. Oj. Zmieniam sobie trochę kadr, bo mam wrażenie, że od okna jest takie lepsze światło. Po co mi to jest? Czemu ja trzymam takie rzeczy? Boże, jaką ja jestem śmieciarą. Mam zdjęcie znowu ze mną i z moją mamą. Mamo, ty oglądaj tego. Potwierdza, o Jezu, że jak byłam nastolatką, piłam alkohol. I chowałam kapsę przed moją mamą. Po co ja je w ogóle trzymałam? To mogłam je wyrzucić. Jakieś w ogóle złote lwy. Fu, co to za browar jest. Ale głównie są tu desperadosy, wino i kapsle od, w sensie zakrętki, od wódki i jakichś tych drinków tych takich kolorowych. To jestem ja, a to jest moja koleżanka Magda ze szpitala. Nie mogłyśmy sobie w szpitalu psychiatrycznym zrobić zdjęcia, więc zeskanowałyśmy swoje twarze na pamiątkę. Tak, naprawdę. Nasiona buraka. Mam lizaka z marihuaną. Może go zjem później. Czy ja tak wyglądam dalej? Proszę, powiedzcie, że ja tak już nie wyglądam. Strasznie wyglądałam. Więcej kapsli. Tym razem mamy perłę eksport. I desperados. Klucze do mojego serca.
Jak już lecimy z takim generalnym sprzątaniem i wyrzucaniem śmieci, to to pudło, to jest w środku odkurzacz ogólnie jeszcze, nie? Ale ja mam jeden odkurzacz w domu i moja mama nie chce na razie drugiego. To pudło musi jeść do garażu, więc muszę je wynieść z mojego pokoju, żeby ktoś się zawiózł do tego garażu. Jeszcze nie wiem, kto będzie moją ofiarą do zrobienia tego, ale znajdę sobie jakąś ofiarę, nie? Kogoś tam zaciągnę, żeby wywiózł mi kartony do garażu. Już pozbyłam takiego generalnego syfu, takich większych śmieci, to pora też zdjąć te kwiaty. One też są do wyrzucenia, ten balon, nie wiem, czy tam jeszcze znajdę, ale ściągnę to i wyrzucę to. Mam nadzieję, że w tych kwiatach nie znajdę żadnych robali, bo... Nie wiem, jak ja tam w ogóle dosięgnęłam, że ja to tam wstawiłam, ale jest torebka strasznie zakurzona, czapka. Rozumiem, tyle siatek. Siatka z Jesa, siatka z Wiktorii, siatka pusta z Tomiego. Nie wiem, jak ja mam tu rękę położyć. Patrzcie, widzicie to? Dotknę to, ale jest suche, okej. Ogólnie to tu jest tak obrzydliwie brudno. To jest do śmieci. Jakie ładne zdjęcie z Brianem, ale to jest do śmieci. Lampki! Cool. Pora na moje pudełka i wszystkie papiery i w ogóle wszystko, co miałam tam w szafce Leona. Trzeba to wszystko wyjąć i jeszcze raz przeorganizować. Tutaj może się znaleźć dużo różnych niepotrzebnych rzeczy, które nawet nie wiem skąd się wzięły. Ale zacznę od wyciągania śmieci, jak na przykład opakowanie po Marlboro czerwonych, które kupiłyśmy z Kingą w Paryżu. O, kolczyki w dinozaury, tylko już nie mam dziurek. Kupiłam tę gumę w Primarku, to było, nie wiem, z 5 paczek, tak, 5 paczek za 6 zł. O, moje okulary! Ja ogólnie noszę okulary, jakbyście nie wiedzieli, raczej nie wiecie, bo mało osób o tym wie, jak teoretycznie robię coś na komputerze albo na telefonie, to powinnam siedzieć w okularach. Ale one są brudne, matko boska. I mam dwie pary, mam takie i mam takie. To jeszcze mi zostało w ogóle z podróży, dalej tego nie wyjęłam, szpileczki do zębów i mgiełki, więc wyjmę to teraz. Strzyżka po teście ciążowym. Papierek po lodzie ekipy. Czyli papierki po lodach ekipy nadal są tyle warte, ile były, bo mam aż dwa. To jest definitywnie część jakiejś książeczki. O! Mój badyl do robienia zdjęć do nagrywania. To też się przyda. Z openera opaska, to też zostaje. I kolejna openera opaska, to też sobie zostałam na pamiątkę. Pudełko od kostki do ładowarki, którą zgubiłam. W sensie nie zgubiłam, tylko ktoś mi ją po prostu zarąbał, więc też się już nie przyda. Lety. Zakładka do książki z kryjnicy. Ja nawet nigdy nie byłam w kryjnicy. Nie otwarty nawet cyrkiel. Mamy syrę Leona. Guzik do kurtki, którą straciłam, którą kogoś zostawiłam i już jej nie odzyskałam, już jej chyba nie odzyskam. Moja pamiątka z pierwszego tatuażu. Tu jest ten odbicie dinozaura, a tu jest ten dinozaur narysowany, czymś już został zalany różowym. I teraz idziemy do papierów. Umowa z pracy, to się może przydać. Umowa jakaś znowu. Zdjęcie Leona ze żłobka! Nie mogę wam pokazać. Pokazałabym wam tylko Leona, ale musiałabym za dużo osób zasłonić, nie da się tak. Pocztówki z Warszawy. Chce ktoś pocztówkę z Warszawy? Chcecie wysłać wam pocztówkę z Warszawy? Może ile ja mam tych pocztówek z tej Warszawy? Raz, dwa, trzy, cztery. Jak ktoś chce pocztówkę z Warszawy, to się zgłaszajcie w komentarzu. Wyślę pocztówkę z Warszawy. Jakaś mapa. Czego to jest mapa? Chińska mapa. Mapa, aha, Paryża. O! Zaproszenie na imprezę na elektryków, na tą imprezę nie poszłam, bo byłam na krapie. Kolejna pocztówka z Warszawy, czyli mam już 5 tych pocztówek. Tajland, karty właśnie z Malty, mam jeszcze zdjęcia z Brianem z Malty. Muszę sobie ten, jakieś pudełko do butów wziąć, to wszystko wrzucić tam do tego pudełka. Bo ja mam bardzo dużo takich pamiątek, z którymi nie mam co zrobić. Ej! Boże, się znam, co to jest, a ja jak dostawałam od was paczki, to ja teraz pamiętam, że mi wysyłaliście takie listy, przy których ja się aż popłakałam i mam te listy dalej. Trzymam je na pamiątkę. O, mamy list od Mikołaja z zeszłego roku. W tym roku też przyjdzie list do Mikołaja, na pewno do Leona. W sensie, no,
zaczęliśmy taką tradycję i mam zamiar ją ciągnąć do roku. Leon będzie dostawał listę. Mamy pamiątkę z Pompeii's Village, mamy pamiątkę z naszego rejsu na Gozo i na Blue Lagoon. O, i nawet mam pocztówki z Pompeii's Village. O, 500+. To muszę sobie na laptopa przykleić. Paragon z mojej 18. Bez alkoholu. Same jedzenie. Nie spodziewałam się, że sprzątanie mojego pokoju zajmie tak długo. Przyznaję się, mam ogromny bałagan, więc jeżeli pierwsza część Wam się podobała, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać przypomnienie o drugiej części, w której będę ogarniać moją szafę i wszystko to, co znajduje się na podłodze. A tego też jest dość sporo, po prostu jest to dobrze schowane.